Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Śpimy. Jest to kanał, który odpalasz sobie codziennie do spania. Warto odpalić playlistę, która jest w opisie, bo dzięki temu nic nie przerwie twojego snu. Ponadto Arek chciał ci powiedzieć, że... Co jeszcze mam powiedzieć? Imiona? Że są super osobami. Ale też są wspaniałymi, ale oni to wiedzą, że są wspaniałymi. Nie mam Prawisz imiona? To ja sprawdzę. Nie mam tych imion. Jaki jest dzień dzisiejszy, dzisiejszy datę publikacji 12 odcinka? Jest dzisiaj, jest 12. 12. I słuchajcie, tak się składa, że dnia 12, czyli dnia dzisiejszego, chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić Benedykta, Ludwika, Norma, Aleksego, Ludwik. Anomię, Antoniego, Tomasza i Mikołaja na przykład, i a Pawła, i Jana, i Ewę. Ten... Dzisiaj jaki dzisiaj jest? Jakiś dzień? Święta. Dzisiaj nie jest nietypowych świąt, na przykład jest Światowy Dzień Małżeństwa, Światowy Dzień Darowina. A za dwa dni są walentynki, nagramy jakiś walentynkowy odcinek, Kissing Challenge. Kissing Challenge, no, nagramy Kissing Super. Challenge. Dobra, i powiemy w końcu, że jesteśmy razem. Rozwiązujemy panie i panowie. Krzyżówkę. Tak. Prostą, łatwą, łatwa i przyjemna podobno jest. Prosta, łatwa i przyjemna, dlatego postanowiliśmy ją rozwiązać z wami na odcinku. Wiemy, że lubicie bardzo krzyżówki. Jeżeli macie jakieś inne gry, które moglibyśmy zagrać, na przykład, nie pograć wiem, są jakieś typu Państwa Miasta, albo jakieś inne pierdoły, kropki. To wymyślcie nam, powiedzcie nam, w literaki byśmy mogli zagrać kiedyś, nigdy nie graliśmy w literaki. My też moglibyśmy, w sumie można by. Na kurniku. No. Panie i panowie. Krzyżówka. Daję wam na pełny ekran, żebyście widzieli dzisiaj też, jeżeli sobie chcecie popatrzeć. Dobranoc dla ciebie, to jest ważny dzień, dobranoc. Wyśpij się. Jeżeli masz jakieś zmartwienia swoje lub chciałbyś się czymś pochwalić, to się pochwal w komentarzu. Dziękujemy, że jesteś z nami. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Zaczynajmy. Miejsce składowania śmieci. Śmietnik bym wpisał. Śmietnisko. Nisko. No faktycznie śmietnisko. Wysypisko. Jedno z podstawowych pojęć politycznych. Śmierć. Nie wiem. Na z razie podstawowych pojęć politycznych? Trzeba inne, no. Grochem o nią. O ziemię? Ścianę. Ścianę. O ścianę, no tak. Ne. Albo ścianę. Ścianę. Duży samochód ciężarowy, tir. Ty, iry. Dobra. Dobrze, idziemy dalej. Skąd ty to wiedziałeś? No, znam takie rzeczy, no. Kwaśna zupa. Gdzie to ci wyskoczyło? Faktycznie duży są ten. Bo napisane jest, jak można ten. Można sobie tu klikać nawet ten. Pożądliwość, zachłanność. Co to może być? Pożądliwość, duńskie klocki, zachłanność? To będą Lego. Piszę od razu. Strasznie zapierdalasz i nie mogę nie no, garnąć. Gdzie, no. Daj troszeczkę czasu na namyślenie, no dobra. Się, wiesz, co chodzi. To żeby masz, widzowie też mogli sobie na spokojnie przeczytać. Japońska waluta to jest jen chyba, nie? 21? A gdzie jest 21? No tak, chyba jen. Dobra. Jen. Denty, instrument drewniany. Hasła. Poczekajmy na to, patrz. Denty, instrument drewniany. Flet. Nie, denty to jest ten. Kurwa, no nie wiem jaki może być. Violoncello. A instrumenty dente to jak to? Jak, czym się cechują? No, denty, dmuchasz to chyba. Tak, dmuchane. Więc drewniany, to ja bym powiedział, że flet, ale no to nie pasuje. Flet, ale nie pasuje. Klarnet, klaryny. To nie jest jakiś metalowy, może je spróbować, nie czemu nie? Klarnet. No chuj, pasuje. Niech będzie klarnet. Sprawdzę teraz w Google, czy klarnet jest drewniany, dobra? Luźne majtki męskie, fajne, ale długie, nie wiem. Cotton World, ale ma nie Cotton World. Wiesz co, klarnet prawdopodobnie nie jest drewniany. No to chuj, tak się to wydaje. Będzie. 25% Cotton World. No też myślę, że Cotton World. 25% to jest ćwierć? Nie, to jest. A może ćwiartka? Orytyka, ćwiartka. To by było, że. Ćwiartka to by było, że zupa, że ten. Że kapuśniak wódka. Czy nie kapuśniak? A no. Pasuje wszystko, kurwa. No. Jak my łądzi. No to pokaż, co to jeszcze no dobra, jest. Dalej. Coś bez znaczenia, moje życie. Coś bez znaczenia. Uj, nie wypasuje. Szkoda. A tu czekaj, te gadki męskie to będą może bokserki? O, tak. Jednak. Szkoda, że nie Cotton Worldy. Wynalazł Gutenberga. Co wynalazł Gutenberg? Mi się to kojarzy skądś. Wynalazł Gutenberga. To nie jest ten, co pierdolno? Nie, to był... Nie. Nie wiem na razie. Może jakaś literka podpowie. Kurwa, później. Zapomniałem o tego Gutenbergu. Szczebiot ptaków. Ruchoma nie część silnika to jest tłok? A gdzie to jest? Zgubiło mi się to, bo u góry było, ale byś uciekł. Po lewej było u góry gdzieś. Nie ma. Kurwa.
Nie. Jest, 12. A, ruchoma część silnika. Nie, chyba nie tłok. No pasuje. No jak nie. Pasuje? Nie pasuje. No to ruchoma część silnika, jak się nazywa to takie, co tak robi w samochodzie? Jak? Pokaż, bo nie. Że tak. Wał. Wiesz. Wał i na tym jest tłok, ale... Korba? Kurwa, może. Teraz dobra, zostawmy to na razie. Ruchoma część silnika. Stolica Serbii, to był Belgrad? Kurwa, teraz to zepsułem, cofnij to. Nie wiem, jakie litery. O kurwa. Co mi się wszędzie pisze? No, nie, no bo nie cofasz, bo nie robisz kontrol Z. No właśnie, co tu było? Lego. Tutaj był klarynet. Belgry. A, D. O, pasuje czyli klarnet. No. Czyli wow. Kwaśna zupa mieliśmy, zawiła budowla, nie wiem. Powinno się wykreślać. Ściany. No, powinno się wykreślać tutaj. To na minus. Szczebiot ptaków to jest śpiew? No właśnie to było długie, też myślałem, że ćwierk albo śpiew, ale gdzie to było w ogóle? A zjeść do góry, bo mi się coś wyświetliło tam. No to było długie, może ćwierkanie. O, pasuje, kurwa, o dziwo, to, coś mi tu nie pasuje, kurwa, że wszystko pasuje. No, za łatwe to jest. Poczekaj, bo ja widziałem coś fajnego. Zdobyty w grze achievement. No, dobra, no. Izraelski pistolet maszynowy. To nie będzie jakiś... na I. Uzi. No, daj Uzi. Uzi pasuje. No, daj Uzi. A tam zdobyte w grze, to mi się wydaje, że punkty będą, czy punkt. Zdobyty w grze. Pyuny, kyty. Może punkt. No. Okej. Okay. Kontynent z aborygenami. Australia. Aborygeni. Należność do zapłacenia to jest... Gdzie to jest? Na dole, masz zaczynę. To? Może być rachunek. Kurwa, coś mi tu nie pasuje, że tu wszystko pasuje. No kurwa. Bo to łatwe było, pamiętasz? Straszny umoniuszki. Obraz. Nie wiem. Dobra, co tu jeszcze jest ciekawego? Ozdobny wieściorek przyjeżdżania do kluczy, to będzie brelok? Brelok chyba, no faktycznie może być. Brelok. Dobra. Tekst wydany drukiem w wersji elektronicznej. O, myślałem, że jakiś biuletyn, kurwa, ale nie chyba. To mi się wydaje, że punkt jest chyba zły, bo bym powiedział, że to jest... No nie, ale poczekaj, nie wiem. Tekst wydany drukiem w wersji elektronicznej? Mhm. A jak drukiem w wersji elektronicznej? Jak to są dwie różne rzeczy przecież. A nie, bo to jest tekst wydany drukiem, który został elektroniczny, czyli e-book, czyli... Scan? No nie no, długie jest. A co no, tu jest zgadnę. Na przykład w tą stronę? Obiekt rekreacyjny z ratownikami wodnymi. Basen. No. Kąpielisko. O. Kąpielisko, dobra. To tu coś się uzupełnia, a tutaj kompletny, zupełny, pełny. Full. Kurwa, nie wiem. Chyba nie, raczej. No nie. Też nie wiem, może tak, no. Może. Dobra, zostaw chuj, najwyżej będziemy myśleć. Mocny full. Ma wizerunek na Jokerze. Co? Pajac, clown. No nie wiem, no, co jest na... Clown? A clown jest na Jokerze? Nie, no, pajac nie pasuje. No właśnie. Nie wiem na razie. Co tu jest na przykład? Przyrząd do odprowadzania moczu. 34 to jest zgon. Siusiak. Nie, cewka. Jaka cewka? No nie ma. Siusiak. Kurwa, no nie wiem. Siusiak. A 34 to jest lekarz stwierdza go przyczyną na miejsce zabójstwa, to jest zgon. Okej, okay, zgon. Tutaj co jest? Mówi zarówno na Jokerze, coś i masz coś, z... Tam. Ja pierdolę, tu siusiak. Tu jeszcze może. Tu nie wiem, no. Coś bez znaczenia. No, siusiak. To też może być. Instytucja no. Uczelniana. Nie wiem. Na razie. To co to jest? To w tą stronę. Dział psychologiczny zajmuje się badaniem zjawisk paranormalnych. Kurwa, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Tak dzielenie naprawdę. Na grupy, typy, kategorie. Kurwa, mam to słowo. Klasyfikacja. No nie, S. Stereotyp, ale to nie pasuje. Jednak. Nie.
No właśnie też, no, nie bardzo. To nie wiem. Systematyzacja? Ale za... Systema... Nie wiem. Tak? System... Nie. My, a ty... Aha, nie pasuje. Systemacja może bardziej jakieś... Nie, 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 nie systemacja. Ale tu będzie cja na pewno. Coś cja, kurwa, tu pasuje. Zostawiam. Cja? To. Czemu cja robisz? No nie wiem, zostawiam, pasuje. Jedno z politycznych... To by była klasyfikacja. Klasyfikacja to by była... Kly, a, s, y. Dla syf? Nie, też nie pasuje. Kurde. Pokład pokrywa skorupa. Chuj wie. Służył rycerzowi. Giermek? No. Mi się kojarzy na Giermek. Okej. Okay. Giermek. Coś bez znaczenia. Coś bez znaczenia? Nie wiem. Instytucja uczelnia. No dobra, zobaczmy tu co jest jeszcze. Skoro się nie wykreśla, Jezu, gdyby się wykreślało, no, to by było łatwiejsze. To weź patrzysz tam na dole, to nie ma sensu tutaj patrzeć. No nie no, bo może coś będzie takie, że łatwe się rzuci w oczy od razu, na przykład równorzędność, współpraca. Nie wiem, jednak. Nie wiem. Nie no, to powiedz jedź tak po tych, po polach, po prostu, będzie napisane. Jedno z pojęć politycznych. Na si. Ustawa, kurwa, mi się wydaje, że śmietnisko jest kurwa złym rzeczą, bo kolejny raz nie pasuje nam przez to śmietnisko, no. No to ale to co by było na si kończące się? A tu jest na trzy coś łatwego. Bieleje ze zdumienia. Co? Duch. Nie. Wieleje ze zdumienia. Nos? Nie. Może. Oko? Oko! Oczy zbieleją się mówi? A no tak, że tak dziwisz się i ci gałki się białe robią, bo uuu, zdziwiony. Może tak, może być tak, ma to sens. Ma to sens, no. Oko zbieleje komuś... Tak, no ma to sens. Zostawmy to oko. No dobra, to czekaj, to mamy tam o. Ruchoma część silnika, chuj wie. Tu na E coś jest, azyl dla osób ścigalnych. A ruchoma część silnika to nie jest tłoki? No nie wiem, na razie bym tego nie wpisywał, ciężko. Bo ja myślałem, że tłok, ale tu jest, tłoki. Zobacz, azyl dla osób ściganych przez prawo. Wiesz? Tak. No to co? To jest... Jak to się nazywa, jak się komuś daje, na przykład Walter White to, nie, czekaj, ktoś jest świadkiem koronnym, immunitet mu dają? Nie, jak się nazywa? A, o to ci chodziło, to nie. To słowo, nie immunitet, tylko... Immunitet, nie pasuje nic. Nie, bo to jest azyl dla osób ściganych przez prawo, to nie jest to, co ja myślę. To jest jakieś miejsce, azyl to jest jakieś miejsce, więc... To jest miejsce, więc... do więzienia. Co? No ja nie? Emigracja, kurwa. No nie wiem. Nie wiem też, ciężko stwierdzić. Przyrząd do wprowadzania moczu. No, siusiak. Siuś. No nie wiem. Penis, kurwa. No co? No penis. No kurwa, jaki przyrząd do wprowadzania moczu, no. A to... Pożądliwość, zachłanność. Co jeszcze może chciwość, być? Chciwość. No pasuje. A zazdrość no. By pasowała? Zazdry... O, zazdro... Nie, to by nie pasowała. No dobra, to zostawmy chciwość. Cewka. No jak cewka? Cewnik. A, cewnik. Okej. Okay. No mówiłem, dobra. Od początku mówiłem. A to co jest? Roślina z rodziny wargowatych. Chuj wie. O kurwa, pusia. Beringa. Między Azją a Ameryką Północną. Nie wiem, co to jest Beringa. Ja słyszałem to słowo, ale nie kojarzę. No to dużo słyszałeś w życiu w takim razie, bo ja słyszałem takich słowa na przykład, kurde, koleżko, wiesz? Instytucja uczelniana, tu na cztery coś jest, wynalazek Gutenberga, okej. Okay. No Jan Gutenberg, co wynalazł Jan Gutenberg? Ja to pamiętam. Czekaj, patrz, pokaż mi to, muszę to widzieć. Jan Gutenberg. Człowiek z tej samej narodowości. Polak. Druk wynalazł Gutenberg, kurwa, przecież to jest oczywiste. Czemu ja to o tym zapomniałem? No, no widzisz, druk. No to tu nie będzie Polak. Rodak. Czyli ty sam... Rodak, no. Kurwa, to się pisze tak. Rody. Tak, Rodak, dobra. Coś bez znaczenia. Okej, okay, to się już zaczyna coś jakiś. Mamrot, kurwa. No? Coś bez znaczenia. Morda. A tu co jest? Ma wizerunek medzokę, aha. Tu na cztery, straszne umoniuszki. Straszne umoniuszki, to chuj też wie. Zawiła budowla, ly. Dwór, umoniuszki.
Tak? Nie, ale strzelam. Nie wiem jeszcze. No, no dawaj dwór. Tak? No chuj, spróbujmy. Straszny dwór? No to sens jakiś, no. To dobra. No, a tutaj? Pokład pokrywa skorupa. Pancerz, kurwa, nie wiem. Pokrywa bez sensu skorupa. To jest. Bez sensu, jak są trzy wyrazy, kurwa, i musisz dopisać kolejne. No, taki ja synonim, nie? Wymyślić no. Sobie. Co dalej jest? No, instytucja uczelniana jeszcze jest. Równorzędność, współpraca. To też znowu synonim. Śmietnisko, kurwa. Mi się wydaje, że śmietnisko nie pasuje w chuj tutaj. No, ale pasuje. A w ogóle no, nie pasuje, bo jest śmietnisko. Smetnisko, kurwa. Ja pierdolę, no to od początku ci mówiłem, że to nie pasuje. Ja pierdolę. To co? To wysypisko. Bo... No patrz, wysypisko pasuje, kurwa, downie. No to ty jesteś downem, bo ty powiedziałeś śmietnisko i będziesz pasuje. Ty powiedziałeś śmietnisko. Nie, ja tak nie mówiłem. Ja powiedziałem śmietnik, a ty powiedziałeś śmietnisko. Tak, srisko, kurwa, cisko. Zobaczysz na nagraniu. Dobra, teraz no to ten, teraz tu mamy to... łatwiej, jedno z wy. Wybrać. Wybory, wygrać, wy... Jedno z podstawowych pojęć politycznych, tak? Wybronić. Kurwa, nie wiem. Ale to ćwierkanie też nie wiem, czy jest dobre. Wypierdala jestem ćwierkaniem, kurwa. Ale patrz, to tutaj a nie, nie pasuje do niczego. Nie to... pasuje, wypierdala jestem ćwierkaniem, to wszystko psuje. Dobra, i teraz tak, wyby o wybory? Nie, pasuje mnie. Podstawowych pojęć politycznych. A tu? Co to jest? Azyl? A mogę... Ja zobaczę tylko, co są pojęcia polityczne. Poczekaj, bo to można nas naprowadzi. Równorzędność, współpraca, dzielne grupy. Pojęcia polityczne. To jest... notacja, bo to kurwa takie. A to jest coś jak ideologia, doktryna, polityk, opozycja i tak dalej. Czyli jest jakieś słowo, które ci się kojarzy z polityką. Wokanda? To ciężko nie. Było. To łatwe miało być. No to wybory by mi pasowały. Ale nie ma, ruchomo cześnika tłok. Dobra, a weź ten trójkę, zobacz co to jest, równorzędność współpraca. To jest na P. Na P? Mhm. Kurwa, ale długie. No długie, długie. Równorzędność współpraca. Pomaganie. A co jest na S, tam dwójka? Jaka dwójka? Dwójka na S u góry, w wysypisku. Azyl dla osób ściganych przez prawo. Teraz jest masz sy, bo było coś innego. To sy... Nie wiem. Ciężko. A azyl coś. Dla kurwa osób ściganych przez prawo, to przypadkiem nie jest... jak się nazywa to miejsce, gdzie wysyłają więźnia, jak jest ten? Izolatka? Izolatka... A nie, nie psy. Na S? San Marino, kurwa, no nie wiem, może to jakieś faktycznie coś tego typu. São Paulo. Azyl dla osób ściganych przez prawo. São Paulo. No już tu się zaczynają, kurwa, problemy. No to co jest? Coś bez znaczenia, coś bez znaczenia. A to nie pomaga w tym, te trzeba by rozwiązać właśnie. No. Dzielenie na... O, to teraz to może być jakaś stereotypizacja, kurwa. Dzielenie na grupy, typy, kategorie. Systematyzacja. Nie. A to? O, określenie odgadywanego wyrazu. Co to może być? Odgadywanie. Ale jest tu ściana jakieś. Określenie odgadywanego wyrazu? Określenie? Nie, jednak nie. Ale pasowałaby definicja, coś tego typu, nie? Mhm. Określenie odgadywanego wyrazu. Odpowiedź? Kurwa też nie. Nie. Kurwa, trudna ta zagadka. Instytucja uczelniana. To musi być łatwe. Szkoła? Tak, bo klarnet nie jest drewniany. A może akademia? O kurwa. O. No ale to kurwa, klarnet jest drewniany. No tu Belgrad pasuje, Giermek pasuje, kurwa. No to dlaczego nie? Kurwa, wydawało mi się, że klarnet nie jest drewniany. Dobra, akademia.
I co nam to dało? Dało nam to na siódemce na A. Widzisz? To? Siódemka u góry. Nie, nic nie dało. U góry siedem? A, dało, siedem. Tu. No tak. To za Beringa, co nie wiemy, więc... A ósemka tam na ten? Po prawej? Tu? No. Dział psychologii zajmuje ten. O? Paranormalnych. Okurtamia. Okultyzm? Ej, no! Okultyzm, okej. Okay. Okultyzm, a nic na to nie dało. Może być, kurczę, powiedzmy. No dało nam, no tu mamy też coś bez znaczenia. Dyrdymały! Dyrdymały! Dyrdymały albo a, dyrdymała pewnie. I tutaj coś dało, ma wizerunek na czkerze. Błazen! Okej. Okay. Błazen, no. Ale jak się rozpędził, kurwa, no. Wystarczyło. Reakcja łańcuchowa. Reakcja łańcuchowa. No ale chuj, no to tą część mamy już rozwiązaną. Co nie, a tam jeszcze siódemeczka jeszcze. No tu się dało, no i siódemkę jeszcze pomogło, ale nie wiem, co to jest ta Beringa. Beringa? Ja się teraz poszukam, co to jest Beringa. Mi się kojarzy jakaś wyspa, ale to nie pojawia, nie pasuje wyspa. O kurwa, dobra, jestem zjebany, bo wpisałem Beringa i wyskoczyło mi, co to jest. Chcesz to odgadywać? No nie tak, odgadniesz, no, tego tak nie wiemy, więc... Cieśnina. A, to widzisz, cieśnina. Cieśnina. No dobra. Ja myślałem, że to będzie Beringa i to będzie miało własną nazwę, myślałem. Nie, to było właśnie coś tego typu. Roślina z rodziny wargowatych, ale jakie są, kurwa, muchołapka? Nie wiem, jakie są wargowate. Czekaj, tulipa, wpiszę roślina, kurwa, wargowata, dobra? No tak? Tak, no bo co to jest, nie wiem nawet. Roślina wargowata, kurwa, nie mogę tego wpisać, bo ten... O Jezus, no ale co Maria to jest na przykład, no bo nie wiem. No to, człowieku, to jest na przykład jakieś dzwonki są, jakieś pokrzywy, kurwa. Aha, to... Ale wyskoczyło mi, co to jest. Dzwonek? To jest jasnotowate. Co? J-A-S-N-O-T-O-W-A... No to nie pasuje. Jasnotowate... To jest roślina dana jakaś po prostu, czyli byłoby na przykład jasnota, pokrzywa. Jasnota. No jak jasnota? Nie. Nie pasuje. Właśnie coś tu pokrzywa, kurwa, bratek. Dobra, to już ci mówię, poczekaj. Nie, ja bym to zostawił, bo tu może nam podpowiedzieć z tego coś. Bardziej... Nie odgadłbyś, to jest gajowiec. No to bym odgadł może. Gdzie? Gajowiec. No, jakby te litery tu doszły, to G, to dobra, ale to nam pomogło to... trochę, pokaż teraz. Piątka, no jest, co to jest określenie odgadywanego wyrazu. Objaśnienie, kurwa. No. Tak? No. Objaśnienie? No, może być, no to jest jedyne, co pasuje. Objaśnienie, dobrze, no pasuje, no kurwa, co ma nie pasować. Dzielenie grupy. Segmentyzacja, kurwa? Segmentacja. Segregacja może. A waj, to jest segregacja, no. Segregacja, no pasuje. Kurwa, dobrze jesteśmy. Z Googlem. Zebiot ptaków teraz. No patrz, ćwierka, dalej pasuje ćwierkanie, chuju. Dobra, daj trójeczkę. Trójeczkę pokaż, co jest. Równorzędność, współpraca. Na P. Pierdolenie. Pomaganie, kurwa. Nie wiem. Po. Równorzędnie, współpraca, jak jest jakaś, kurwa, w grupach, albo nie w grupach, albo po prostu wspólny cel jakiś, pielęgnacja, ale to jest nie cja, bo jest to jakieś, tio, kurwa, tko, kurwa, nie wiem. I o, jeszcze jest, a weź daj szesnastkę, co to jest, może nam pomoże? Szczebiot ptaków. A jakby było ćwierkanie, c, w, i, e, no nie, no to tutaj ry możemy, ale to też nie ma nic. O, dobra, no to dawaj, jedno z podstawowych powiedzieć powiedzieć tych, kurwa, w... Weto. Nie wiem. Czekaj. Ten azyl jest. Pojęcie jeszcze polityczne. A czekaj, co to jest ta dwunastka? A, ta ruchoma cieśnika na R się kończy. Czyli zawór. Ale on nie jest ruchomy chyba. No, chyba raczej nie. Znaczy nie wiem. Kurwa, że nie pamiętam. Ja bym dał zawór. Nie. Jak się nazywa...
takie coś, na przykład to jest też w rafineriach bardzo często w GTA, na przykład tam, gdzie Trevor był, tak się ruszało, wiesz, takie... No tłok. To nie, 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 nie tłok, bo tłok to jest takie... A mi chodzi o takie, że widzisz, co ja robię? Takie ruchy? Korba. Nie, mordo. Jak jest, to tak działa, wiesz, że... No wiem, o co ci chodzi, no i na tym jest tłok na końcu. Ale jak to się nie nazywa tłok, tylko no zawór. Ta część no zawór, kurwa. To jest w rafineriach wykorzystywane zawór, bardzo często. Zawór, ale w rafinerii tak się nie nazywa. Nie, to nie jest zawór. Ja to się mówię, nazywa. Zawór, kurwa. Nie. To tutaj trzeba, tu trzeba zgadnąć, tu będzie W. Nie. Pa, tu będzie W. Jak to znaleźć teraz? I cify, i ery. Kurwa. Gdzieś tu jest już. Ja sobie muszę to przypomnieć, stary, bo ja nie wytrzymam. Pierwiastkowanie. To się nazywa nie tłok, tylko to się nazywa... Jak to się nazywa? Dźwignia. Dźwig. Podstawowe pole... No nie wiem, wybory, kurwa. A może faktycznie się... wybory? Poczekaj, bo jest nie, zębatka, nie a zęb... A jakie tam są litery? R na końcu. To nie jest zawór na pewno. Jest zębatka, jest tłok, co jeszcze jest w silniku? Jak się nazywa to coś? Takie to ramię, takie to, tak się wiesz, ono jest takie zawi... Kurwa. No nie wiem, no. Dobra, wpisuję to, nie mogę wytrzymać. Wykłumaczę silnika. O kurwa. A to co? Się nazywa na R, tak? Kończy na R, na 5 liter, no. No to źle jest napisane, bo jest napisane, że wirnik, a to nie jest wirnik. Dobra, zaraz zgadniemy, tylko najpierw żadność współpraca. Kurwa, uchoma część silnika to jest... A nie, czekaj. Kurwa, zgadnijmy to. A tu co jest? Zawiła budowla. Ej, tu jest napisane, że... Nie. Wiesz co? Tu jest napisane, że ruchoma część silnika to jest rotor. Rotor? No, ale to by było zbyt trudne. No to może być, no ale rotor, no ale... tu se zgadniemy najpierw, nie? No to daj rotor, wpisz i zobaczymy, czy będzie nam pasować coś. No to pasa. Najpierw to weźmy, bo kurwa, tak samo sobie ćwierkanie ty. Mogę wpisać. Czy to by było ty? Czyli py... Prota... Równorzędność... Współpraca... Protekcja... Nie... No to nie nacja. Azyl by było tu R. Sriranka. Co tu jest jeszcze? Pokład ten... Programy ze ściany, ej. Programy ze ściany? No. Nie mam pojęcia. Kopalnia. Pasuje. Nie pasuje. Programy ze ściany? Zawiła budowla. A zawiła budowę nigdy nie próbowaliśmy, czy to jest coś takiego? Nie wiem. Nie wiem, a to co, 25? To? No a, to tekst wydany drukiem w wersji elektronicznej. Kurwa, ale są radomowe litery strasznie. A bo ty full tam wpisałeś, po prostu jest full. No, kompletny, zupełnie pełny, no. Przecież to nie pasuje. No full! No jak nie, kurwa, full. To nie tekst wydany drukiem w wersji elektronicznej. Kompletny, zupełny, pełny. No full, kurwa, jaki, no. A mógłby być też cały na przykład to napisane? No może być też cały, no. To niezły full, kurwa. No full albo cały, no kurwa, to mogę ci to wykreślić, no. Zobaczymy. Tylko tutaj i tak mamy problem. Tekst wydany drukiem. Drukiem lub w wersji elektronicznej tu jest, kurwa. Aha. A nie w wersji. Tekst wydany drukiem lub w wersji, no to... Kurwa artykuł, no nie wiem. P. P. Biuletyn, kurwa. No biuletyn by pasował, ale by i u... No nie pasowałby, no. No gdzie by pasowałby? Nie pasowałby. No to nie wiem, no. Dobra, zaczynamy googlować. Może znajdźmy tekst, nam to pomoże, tak? Czy nie?
Pomogłoby nam najbardziej, jakbyśmy ten, to chyba to... Dobra, jedno z podstawowych pojęć politycznych. No. Będziemy z tym głupi. No bo tutaj nie podpowie nam nawet te świerbi od kurwa, no bo ci. Ćwierkanie. No jeżeli będzie ostatnie ci, to znaczy ćwierkanie. Wolność. No to może być w sumie racja. No to jest ćwierkanie, kurwa. Dobra, daj ćwierkanie. Ćwierkanie. No to teraz azyl. Jaki dudy z siebie. No teraz jaki to. Jaki dudy. I ten rotor, zobaczymy, co to będzie. Dobrze, to co to jest? To jest równorzędność, tak? Współpraca. To była kooperacja, ale to nie jest kooperacja. Właśnie nie. Synonimy słowa współpraca. To jest jakieś dziwne słowo. Szukam no tego. Dziwne, na P? Ktoś, że nie pasuje na jakieś kurwa pomaganie, pierdolenie. Synonimy słowa współpraca i coś na P, tak? Mm. Proporcja? No nie, bo to nawet na CIA się nie kończy. Porozumienie. Nie, też nie. A weź zobacz, czy pasuje. No nie, chyba. Ale jak jest hasło, równorzędność. Nie pasuje porozumienie. Partnerstwo. O. Partnerstwo. No i pasuje. I wtedy... Kurwa, trudne. Rotor może tu być. Rotor. No to daj rotor. Ale tego rotora byśmy nigdy nie wzięli, stary. Ja być że motor. Motor, kurwa, motor. Azyl dla osób ściganych przez prawo. No to już musimy zgadnąć, bo są wszystkie litery, kurwa, podpowiadające. Skrojenie, nie? No. Ja pierdolę. No dobra. To równie dobrze, bo jaskinia w lesie. Tekst wydany drukiem lub w wersji elektronicznej. Tu możemy kompletny, zupełny ten, no to albo cały, albo full. No, ale to nie wiem, ale to tutaj można. Zawiła budowla. Le. To wtedy będziemy wiedzieć cały czy full. Ale może masz rację, że cały w sumie. Zawiła budowla. Zawiła budowla. A jakie są budowle na L? Ale to chyba nie nazwa własna, nie chodzi, że nazwa własna, tylko po prostu określenie tego. Ja bym powiedział, że jakiś labirynt, kurwa, ale no nie pasuje labirynt. Ty w sumie pasuje labirynt, kurwa, co ja pierdolę, labiry... No tak, i tutaj jest cały, kurwa. Teraz pasuje. Full, kurwa. Labirynt, no tak, no. Ja pierdolę. Programy ze ściany. Co to znaczy w ogóle, czym określamy programy, kurwa? To sprawdzę. Programy ze ściany. O kurwa. Dwóch haseł już nam brakuje tylko. Kablówka. Okej. Okay. Bez sensu. Kablówka i teraz pokład pokrywa skorupa. I W. Mhm. Worek. Pokład pokrywa skorupa na W. Warówka, warówi, warowy, wariowy, wiriowy, kurwa, nie wiem. A jakie mamy hasło jeszcze, brakujące? No i to tylko zostało jedno jeszcze. Tekst. Czyli tekst wydany drukiem lub w wersji elektronicznej, no, jest na P. Publikacja. No dobra. To dawaj tak samo to. To tak samo. Pokrywa skrupowo. Warwick, kurwa. Werwa. Werecwa. Werewa. Wyrywa. Wikary. Wyrywa. Wyrwa. No nie. Skorupa, kurwa. Pancerz. No nie wiem, nie wiem, totalnie nie mam pojęcia. Nie skakuj na mnie, ty minu. Albo odwrócić kierunek, mieć ci spację, co? Ale to jak masz dwie te? A, to...
Tak. Fajne. Zweryfikuj rozwiązanie później jest. Ej, 36 minut, czas liczy. Ej, fajne, fajne. Liczy nam czas, mamy już. A ktoś 10 minut to zrobił, ja pierdolę. No, rekordzista jebany. Nawet Niku nie podał, kurwa. Prumski szef jak 150. Jakub Zieliński. Kupa. Zaraz weryfikujemy. Dobra. Fajne. Pokrywa, pokład pokrywa skorupa. To są synonimy stare tego słowa. No ale nic mi nie przychodzi, że... Warunek, kurwa. Pokład pokrywa skorupa. Może ten dwór jest zły, ale pasuje do... Warstwa. Ej! Mądry, kurwa, jesteś. Zweryfikuj rozwiązanie. No dawaj. Co? Nie pra... A, M po prostu było, okej. Okay. A weź tutaj M. No tak, no o to chodziło. Już tak nawet napisałem dla Bekisa. Nie? Nie grochem o ścianę? A grochem o nią ściana, okej. Okay. Dobra, teraz. Jest, kurwa. Pisz swoje imię, dawaj, Rekord Yahoo napisz. Pimy. O, może być, no dawaj. Będziemy, kiedyś musimy, kurwa, jakąś pobić rekord jakiś. Krzyżówki. A którzy jesteśmy? To kurwa, nawet nie ma nas na liście. Nie pokażę! Trzeba się ponad 18.30 mieć. A ile osób rozwiązało? Pokaż u góry. 45 razy. 45 razy. Widzowie, ja chciałem powiedzieć tak. Zakończę oglądanie twojego streamka. Żeby mieć... O, duży ekran. Chciałem powiedzieć tak, jeżeli... Pamiętacie, jak nam kiedyś jeden z widzów zrobił krzyżówkę? No. Taką właśnie fajną YouTube'ową. To czekamy, aż ktoś z was też zrobi. Wyślijcie ją nam na Instagrama. Tylko pliska no, w jakiejś dobrej wersji. Albo na maila. Albo w jakimś... Są też, myślę, strony do robienia krzyżówek. Nawet na albo tej... Na... Patrz, tak. Na tej, co my robiliśmy. To jest worldlist.eu. Jest tu... Utwórz krzyżówkę. Jest... Można zrobić... Stwórz własną krzyżówkę. To na tej stronie można. Jak się za tą stronę jeszcze raz powiedz? Worldlist.eu. Word. I wyślijcie nam linka na... Tam można krzyżówki robić. Wyślijcie nam linka na Instagramie i zróbcie nam jakąś taką fajną krzyżówkę z hasłami takimi młodzieżowymi. No, żeby była fajna. To będzie fajne. Ale trudną, bo ostatnio była łatwa bardzo, no, a teraz trudną. No. No i co? I tylko tyle. Żeby była z naszych czasów hasła. To no by tak, taka aktualna, żeby była fajna. Znaczy to też tak. Była spoko, była łatwa. Ale to ciężko ci było ją znaleźć. A kurde, powiem ci, że tam kilka haseł sprawiało problem, na przykład ten motor. No, tak. Kurwa, motor. No dobra. Kurwi. Dobra, siemanko, elo.